Augusta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Województwo małopolskie jako pierwsze i jedyne w całej Polsce dokonało takiego zakupu. To ogromna pomoc i wsparcie dla ratowników medycznych z naszego regionu. W ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej pakiet medyczny do szpitali i oddziałów ratunkowych trafiło łącznie 50 ambulansów, a ich zakup został sfinansowany z funduszy europejskich. Zamówienie poprzez szybką decyzję marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego mogło być zrealizowane i zakładaliśmy w maju, że do końca września wszystkie karetki trafią. Dzisiaj mamy 21 września 2020 roku i właśnie karetki zostały odebrane nie tylko do Krakowa, ale praktycznie do każdego regionu naszego województwa, do Gorlic, do Chrzanowa, do Limanowej czy też do Miechowa. Karetki wszędzie funkcjonują w całym województwie, mówimy o zrównoważonym rozwoju. Jest to ważny zakup, bo trafia on do ludzi, którzy w pierwszej kolejności idą z pomocą, bo wiemy, że kiedy tylko jest taka potrzeba, to w pierwszej chwili idą ratownicy, prawda? Więc oni muszą być dobrze wyposażeni, tak aby ich pomoc była jak najbardziej efektywna, żeby ta pomoc, którą jadą do ludzi, mogła być wykonana w pełni. Są nowoczesne, w pełni wyposażone i ułatwiają ratowanie życia Małopolan. Te karetki, te, które dzisiaj zostały przekazane krakowskiemu pogotowiu, są wyposażone w wysokim standardzie, można powiedzieć, największym standardzie, jaki mamy obecnie na rynku. Wysoki sprzęt, który jest do prowadzenia, jest używany do ratowania ludzkiego życia. Oprócz tego to jest DMS, respiratory, pompa, impuls do przetaczania płynów, wsaki, no wszystko jest naprawdę z wysokiej bardzo półki. Koszt ostatniej transzy 10 karetek to ponad 600 tysięcy złotych, a całkowity koszt wszystkich 50 pojazdów to około 31 milionów złotych. Jedna z głównych ulic Proszowic o bogatej historii właśnie została otwarta. Gwarantuje bezpieczeństwo dla dzieci z pobliskiej szkoły i wszystkich mieszkańców miasta. Nowa nawierzchnia, chodnik i oświetlenie zostały dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Bardzo dobrze jest, że właśnie w okolicach szkoły, kościoła, rynku są remontowane drogi, ale nie tylko w miastach, ale również w małych miejscowościach są remontowane drogi gminne czy też powiatowe. Dla mnie osobiście bardzo ważne jest, że w odległości, bliskiej odległości szkoły, kościoła są bezpieczne przejścia dla pieszych, dobrze oznakowane, dobrze oświetlone. Gmina Proszowice dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, ale tak naprawdę zaczynają od tych najmłodszych. Dzisiaj dzieci, które uczestniczyły w otwarciu, wszystkie w kamizelkach, to pokazuje, że mamy młodych ambasadorów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce. Zapytaliśmy jeszcze, co otwarcie ulicy Tadeusza Kościuszki w Proszowicach oznacza dla miasta i jak oceniają ją uczniowie szkoły podstawowej nr 1. Przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży korzystających z przejść w rejonie szkoły podstawowej nr 1 w Proszowicach. To jest największa szkoła w naszej gminie, a ulica Tadeusza Kościuszki biegnie od rynku w sąsiedztwie szkoły i łączy się potem z drogą powiatową oraz z obwodnicą Proszowic, czyli drogą wojewódzką. Także przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników tej drogi. Cieszę się, że jak będziemy wychodzić ze szkoły, to że nic nam się nie stanie. No są oświetlenie inne, wszystko się zmieniło prawie. Dodajmy, że łączny koszt inwestycji to prawie 1 300 000 zł. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.